W tym roku japońska marka Acura, czy tam Acura, zaprezentowała nam takie cacko. Okej, to jest dopiero prototyp, więc ostatecznie nic z tego sensownego może nie wyjść. Ale ważniejsze dla mnie jest to, że inwestuje się jeszcze w sedany Made in Japan, bo takich aut nam brakuje. Brakuje, ponieważ dziś każda nowa premiera to albo SUV, albo crossover. A zadziornych sedanów brak, szczególnie takich z blajtką. Made in Japan. Okej, i zaraz pewnie odezwie się w kimś wewnętrzny głos i mi powie: te synek, mamy przecież Lexusa. No mamy Lexusa, tylko jak dla mnie Lexus się ostatnio pogubił ze swoją stylistyką i każdy kolejny model wygląda, jakby projektowały go dzieci z przedszkola. Niestety Lexus zgubił elegancję, którą zawsze miał i dziś uważam, że powinien wrócić do tej elegancji, a nie kombinować jeszcze bardziej. No ale Lexus zgubił coś jeszcze. Zgubił model GS, który miał napęd na tył oraz wersji GSF, prawdziwego diabła pod maską. Teraz GS-a zastępuje model ES i wszystko z nim byłoby ok, gdyby nie to, że przy modelu GS wygląda jak emeryt, który czeka na biologiczną śmierć. A to dlatego, że GS miał napęd na tył. Najmocniejszy silnik w GS-ie to V8 o mocy 477 koni. No a jego następca, czyli ES, ma silnik hybrydowy o mocy 218 koni, napęd na przód i skrzynię bezstopniową CVT. GS i ES to zupełnie inne światy. Do tego, jako sedany z Japonii, to u nas mamy jeszcze Toyotę Camry, gdzie mamy ten sam napęd co w Lexusie ES, więc nie licz na emocje podczas jazdy. Jedyne auto, które wzbudza więcej emocji, to Mazda 6, choć tutaj także brakuje silników, co mają powyżej 200 koni. To by było na tyle. Nie ma ani Hondy, ani Nissana w sedanie, więc co się stało? Wymordowali te auta? Z jednej strony tak i zrobiłem o tym film. Tam jest. W którym dowiesz się o 5 grzechach japońskiej motoryzacji. No ale jest jeszcze jedna perspektywa braku sedanów Made in Japan w Europie. Te auta zostały wygnane. Wygnane, ponieważ nowe, cudowne przepisy unijne sprawiają, że jak tak dalej pójdzie, to jedyne co będzie się poruszać po drogach to rowery i riksze, bo wszystko inne będzie zabronione. A nie, sorry, bo będą przecież jeszcze elektryki, tylko skąd będziemy mieli do nich prąd? Dobra, nie czepiam się elektryków, bo zaraz się tu zlecą pseudoekofani i po co nam to będzie? Wiem, długi ten wstęp, ale już go kończę, więc jestem Grzegorz, to jest kanał Motoryzacja z innej perspektywy i dzisiaj będzie o sedanach klasy średniej i wyższej z Japonii, których nie ma w Europie. Zaraz Ci je przedstawię i będę chciał odpowiedzieć na pytanie, czy odnalazłyby się na naszym rynku. A Ty możesz dać znać w komentarzu, czy chętnie widziałbyś je na naszych drogach. Tyle, lecimy z tematem i jak zawsze będzie z innej perspektywy. Naszą historię zacząłem od prezentacji tego modelu, czyli Acura Type S Concept. A Acura to luksusowa marka od Hondy, jeśli by ktoś nie wiedział. Więc sprawdźmy najpierw ofertę marki Honda, tym bardziej, że chyba każdy pamięta taki samochód jak Honda Accord. Świetna alternatywa dla wszystkich Passatów, Lagun czy Insigni. A ja zapamiętałem najbardziej Honda Accord Type R, czyli zupełnie inne podejście do sportowej limuzyny. Niemcy jak chcieli zrobić sportową limuzynę, to wkładali ciężki silnik, minimum 6 cylindrów o dużej mocy. Znowu Honda zrobiła to auto po swojemu. Tylko 4 cylindry o mocy 212 koni, ale za to są to konie wysokoobrotowe, bo to silnik Witek. A do tego to auto ważyło jakieś 150-200 kg mniej niż konkurencja z Niemiec. Więc taki Accord Type R ma inny charakter niż europejskie limuzyny, jednak dzisiaj nie ma już Accorda, bo wycofali go z europejskiego rynku. Za to jest w USA. I jak dla mnie, to model ten prezentuje się świetnie, jest ciekawie narysowany, ma dynamiczne linie, wygląda na kawał porządnego auta. No ale czy sprawdziłby się w Europie? Podstawowy silnik to 1,5 litra, którego znajdziesz w Hondzie Civic i ma moc 192 konie, więc jest całkiem spoko jak na... Czekaj. Bo połączyli go z tym wynalazkiem, co się zwie bezstopniowa skrzynia biegów CVT, a ta skrzynia robi takie coś. Guys!
I wiem, że jest wielu zwolenników takiego rozwiązania, ale dla mnie te skrzynie CVT są koszmarne, jeśli ktoś lubi dynamiczną jazdę, bo naciskasz gaz i... Na szczęście da się tutaj wstawić manuala, no ale do takiej limuzyny bardziej przecież pasuje normalny, zwykły automat. Więc ciekawą opcją jest model Accord 2.0T o mocy 256 koni z 10-stopniowym automatem. I to już jest ciekawa opcja na rynek europejski. Okej, napęd idzie naprzód, ale 250 koni na przednią oś to jest jeszcze do ogarnięcia. Więc co myślisz? Sprawdziłby się w Europie taki Accord? Daj znać w komentarzu, a my idziemy dalej do większego brata. Większy model Accorda zwie się Honda Legend. Honda Legend to samochód, który rywalizował z niemiecką trójcą i pod względem technicznym nie miał z tym problemu, szczególnie wersja KB1 z 2005 roku, która miała mega zaawansowany napęd na 4 koła. Choć z wyglądu bardziej mi się podoba pierwsza generacja, bo lubię ten surowy japoński styl, no ale to auto nie jest do końca japońskie. O tym będzie w następnym odcinku. Okej, może nie w następnym, ale jeszcze kiedyś wrócę do pierwszej generacji legendy od Hondy, bo teraz czas na najnowszy model. Dziś Legend tak wygląda i także ma napęd na 4 koła, do tego stonowany, ale elegancki wygląd i myślę, że jako całość to prezentuje się całkiem smakowicie. No ale jako auto do Europy to ma jeden poważny problem. Brakuje rozsądnych silników. Ten co jest, to ma ciekawe parametry, bo mamy 3,5 litra V6 plus hybryda, dzięki temu jest to 380 koni. Ale to jest jedyna opcja, nie ma nic innego. No a u nas w Europie, no nie czarujmy się, w klasie wyższej średniej dalej królują diesle i szczególnie w przedziale 200-300 koni. No a modele w benzynie o mocy około 400 koni to wyjątki, więc ja bym nie wróżył w Europie sukcesu legendzie od Hondy. A ty co myślisz? Sprawdziłaby się taka legenda, czy nie ma szans na znalezienie klientów, bo i tak każdy pójdzie po diesla w Audi A6, BMW 5 czy Mercedesa E-klasy. Daj znać w komentarzu. No dobra, jak nie Honda dla ludu, to może Honda dla bogatszego ludu, czyli Acura. Czyli marka premium od Hondy. Sedany od marki Acura zaczynają się od dosyć już starego modelu, czyli model ILX. Sorry, ale to jest zwykła ściema. Prawda jest taka, że model ten ma napęd naprzód i nie da się nim driftować. Do tego jest dosyć stary, bo model ten pochodzi z 2013 roku, a teraz jest już drugi lift. A jego silnik to wolnostące 2.4 o mocy 204 konie, czyli nie na nasz rynek, bo u nas musi być turbo i mniejsza pojemność. A może kolejny model od Acury z lepkiem 3 liter by się sprawdził, czyli TLX. Marka Acura reklamuje go jako sportowy sedan, ale u nas sportowy sedan jest inaczej skonstruowany, bo u nas sportowy sedan albo ma napęd na tył, albo 4x4. A w TLX mamy napęd na przód, ponieważ model ten oparty jest na Hondzie Accord. Do tego mamy ten wolnosący silnik 2.4 o mocy 204 koni oraz 3,5 V6 o mocy 290 koni. I te 290 koni idzie na przednią oś. A to się u nas nie sprawdzi, więc jedyną opcją jest... wersja z silnikiem 3,5 V6 o mocy 290 koni, ale z napędem na 4 koła. No ale, tak jak już mówiłem, silniki 6-cylindrowe to już u nas produkt niszowy. W tej klasie rządzą diesle, a potem benzyna z 4 cylindrami, więc TLX raczej się u nas nie sprawdzi, a jeszcze gorzej jest z modelem z kolejną kombinacją 3 liter, czyli RLX. Model jeszcze większy, więc podstawowa wersja ma aż 314 koni z silnika V6, no ale to wszystko idzie na przednią oś. Czyli za dużo jak na limuzynę z przednim napędem, więc jedyna opcja to hybryda. Tak zwana sportowa hybryda, czyli 3,5 V6 plus silnik elektryczny, czyli to samo co w Hondzie Legend, 380 koni i napęd na 4 koła. Spoko parametry, ale nie spoko silnik na nasz rynek, więc w gamie Acura brakuje silników, aby zwojować Europę. No i moim zdaniem te samochody mogą mieć więcej cech z Acura, a mniej z Hondy. Idziemy dalej. Model Nissan Primera, pewnie każdy pamięta.
Może nie prezentował się jakoś nadzwyczajnie, ale za to nadrabiał żywiołowymi silnikami 2.0 oraz sportowo ustawionym zawieszeniem, co sprawiało, że modele te miały wiele zwolenników. Niestety później Nissan zaczął eksperymentować z wyglądem i powstało właśnie takie auto, które nie miało już sobie tej radości prowadzenia co poprzednik. W sumie to u nas nie miało, ponieważ w Japonii była taka wersja jak Nissan Primera 20V, gdzie z wolnosącego silnika 2.0 wyciśnięto 210 koni, a silnik miał odcinę przy 7700 obrotów na minutę. Właśnie o taką Japonię to ja walczę. No ale modelu Primera już nigdzie nie ma, ponieważ dziś wszyscy kupują te nudne SUV. Dobra, miałem się nie czepiać. Za to w obiegu został jeszcze większy model, czyli Nissan Maxima, który na początku był Datsunem 810, a nazwa Maxima to była jego wersja wyposażenia, ale w 81 roku zmienili go na Maxima. Co ciekawe, samochód ten do ciebie gadał, tak jak słynny Kit. All these weird gadgets, you think they'd give you a radio? What would you like to hear? What the hell was that? No dobrze, nie gadał jak słynny Kit z serialu Knight Rider, ale było to coś podobnego. Fuel level is low. Right door is open. Kolejna generacja Maximy została niestety zepsuta, ponieważ od tego modelu samochód ten stał się przednionapędowy, ale za to miał ciekawe rozwiązania techniczne. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłem, że technologia stoi w miejscu? Bo na przykład takie Audi się chwali, że ma sensory w najnowszym A8, które odczytują stan drogi i dzięki temu dostosowują zawieszenie do tej drogi. Fajnie z tym, że dziś mamy 2019 rok, a Maxima z 88 roku miała podobne rozwiązania. Czyli adaptacyjne zawieszenie wraz z skanerem czy tam sonarem, który skanował drogę i dostosowywał do tego zawieszenie. Więc tak to jest z tym rozwojem technologii w motoryzacji. No a idąc dalej, to kolejny model Maximy Nissan ochrzcił jako... czterodrzwiowy samochód sportowy, który miał silnik V6 o mocy 160 koni, no a jak mu dodali podwójny wałek, to było to już 190 koni. Fajnie, ale to się szybko skończyło, ponieważ następna generacja stała się budżetowa, bo Nissan musiał oszczędzać, więc zamiast niezależnego zawieszenia z tyłu wylądowała tam belka skrętna. Później model Maxima zaczął tyć, czyli auto stawało się większe i tym samym traciło ten japoński zwinny charakter. No i wyglądało, że Maxima skończy jako wielka, ciężka klucha. No ale od 2004 roku Maxima mocno się zmieniła i jej wygląd do dziś budzi wiele kontrowersji, za to nikt nie mógł narzekać na zawieszenie, które znowu było wielowahaczowe. I pochodzi od japońskiego modelu Skyline, więc Maxima znowu zaczęła nabierać bardziej sportowego charakteru. W 2009 roku znowu mocno zmienił się jej wygląd i mogły się mieć silnikiem V6 o mocy 290 koni, no ale to wszystko kierowane było na przednią oś. Więc największy szpas. Miałeś z jednej rzeczy. No a w 2016 roku pojawiła się wersja, która już samym wyglądem zachwyca. Model ten ma świetny, agresywny styl, do tego Nissan tak go reklamuje, czyli jako dynamiczną limuzynę i model ten ma 300 koni, więc jest czym jeździć. Ale czekaj. Bo w USA jest inne podejście do dynamiki niż u nas. Co z tego, że dokładnie mówiąc mamy 304 koni z silnika V6, jak to wszystko idzie na przednią oś i połączone jest ze skrzynią bezstopniową. Fuuuj. Więc jak dla mnie najnowsza Maxima ma świetny wygląd, ale 300 koni na przednią oś ze skrzynią bezstopniową sprawia, że to nie jest auto dla nas. Chyba, że myślisz inaczej, to daj znać w komentarzu. No ale to nie wszystko od Nissana, bo mają jeszcze model Altima, który może być wyposażony w silnik 2.0 Turbo, ale nie byle jakie 2.0 Turbo, tylko pierwszy seryjny silnik o zmiennym stopniu sprężania, więc mamy coś ciekawego. No ale aby nie było tak pięknie, to połączyli go z bezstopniową skrzynią biegów, która robi tak. Tak samo jest z wersją, która ma 2,5 litra pojemności, 194 konie i może być połączona z napędem na 4 koła. No ale ta skrzynia CVT psuje zabawę. Jednak fajnie by było, jakby ten rewolucyjny silnik 2.0T o zmiennym stopniu sprężania pojawił się na naszym rynku. Tylko niech dają tam normalną skrzynię biegów, bo CVT nawet symulacją biegów brzmi okropnie.
Marka Infiniti, czyli luksusowa marka Nissana, miała w planach zwojować Europę, ale przedstawiciele unijni musieli chyba widzieć reklamę, jak Infiniti nabija się z europejskiego BMW. Więc wymyślili przepisy, które sprawiły, że nie opłaca się sprzedawać tych modeli w Europie i chodzi o te normy spalin. Tak twierdzi Infiniti. Więc Infiniti oficjalnie się wycofało z Europy, ale coś mi tutaj śmierdzi, ponieważ model Infiniti Q50 nie jest do końca japoński. Pod maską wersji 2.0T bije serce Niemca, czyli jest silnik od Mercedesa. Tak samo jest w wersji 2.2D, czyli dieslu, gdzie mamy silnik od Mercedesa. Szkoda tylko, że to 2.2, a nie 2.0, ponieważ akcyza podniosła u nas cenę tej wersji. Za to najmocniejszy silnik w Infiniti Q50, czyli 3.0 z turbiną, to już technologia z Japonii. I to nie byle jaka technologia, bo ten silnik ma swoje korzenie tutaj. Tak jest, Infiniti Q50 z silnikiem 3.0T mają silnik od Nissana GT-R. Oczywiście jest tam obniżona pojemność w porównaniu do GT-R, ale w wersji Q50 Red Sport 400 mamy 406 koni, a to już robi robotę i były dwie wersje. Opcje z napędem na 4 koła oraz na tył. Więc ten Q50 to spoko auto na rynek, czego nie można powiedzieć o jego większym bracie, czyli Q70. I to nie tak, że czegoś mu brakuje, bo to spoko auto, ale ma ten sam problem, co inne wielkie limuzyny z Japonii. Ma za duże silniki, jak na nasz rynek. Masz wolnosące 3.7 V6 o mocy 324 konie, czy V8 o mocy 426 koni. Spoko, ale nasz rynek chce mocnego diesla. A tam jest diesel, tylko ma 4 cylindry, 2,2 litra pojemności i moc 170 koni, a to jest zdecydowanie za mało jak na taką limuzynę. Więc gdyby były większe diesle, to może by miał lepsze wzięcie na naszym rynku, a tak marce Infiniti trzeba pomachać na pożegnanie. Bye bye, bye bye, bye. Szkoda, no i szkoda, że nie doczekaliśmy się seryjnej produkcji tego modelu. No ale o tym opowiem innym razem i może nie w następnym odcinku. Toyota wprowadziła jakiś czas temu model Camry, ale to już wiesz. Za to możesz nie wiedzieć, że Toyota ma w swojej ofercie jeszcze jeden model, który może by się sprawdził na naszym rynku. Może, bo jest z nim pewien problem. Zwie się Toyota Avalon i w wersji TRD prezentuje się na prawdziwego twardziela. Ale tylko z profilu, bo z przodu... Co to kuźwa jest? Serio, co to jest? Odkurzacz? Rekin? Czy co? I nie myśl sobie, że tak wygląda tylko wersja sportowa, bo tak wygląda normalna wersja, czyli jakiś płot wmontowany w przód auta. Katastrofa! Do tego tak naprawdę jest to Lexus ES w przebraniu Toyoty, czyli 2,5 litra pojemności, hybryda i skrzynia CVT, albo do wyboru jest 3,5 V6, 304 konie i wszystko na przód. Inaczej mówiąc, nic ciekawego dla Europy. No a teraz czas na ostatni model, czyli... Czyli luksus w wydaniu rajdowym, czyli Subaru Legacy, który miał swój wyjątkowy charakter, ponieważ budował go tutaj. Subaru Legacy to auto z rajdowym klimatem i aktualnie model na rok 2020, jak dla mnie, on po prostu nie ma już tego czegoś. Jego wygląd nie ma pazura i nie ma tego charakteru, co pierwsza generacja. Szkoda, za to możesz go mieć z nowym silnikiem 2.4 o mocy 260 koni z napędem na 4 koła i manualem. No a ten manual to jedyna opcja. No jedyna w takim znaczeniu, że automat to skrzynia CVT, czyli bezstopniowa. Fuj. Kurde, co oni się uparli w Japonii na ten CVT? Przecież to zabija całkowicie sportowy charakter samochodu. No a japońskie auta mają mieć zwinny sportowy charakter. Koniec, kropka. I szkoda, że go nie widać w tym najnowszym Subaru Legacy. No ale to nie jest auto dla nas, tylko dla Amerykanów, a oni mają inne potrzeby i inny styl jazdy. I tutaj masz porównanie USA versus Europa.
Więc tak to wygląda. Japonia ma jeszcze fajne sedany, ale niestety silniki nie są dostosowane do europejskiego rynku, czyli brakuje diesli i benzyn poniżej 2 litrów pojemności. Bo takie auta u nas się dzisiaj głównie sprzedaje. Szkoda. No a tobie? Któregoś modelu brakuje? A może żadnego ci nie brakuje i uważasz, że i tak by się nie sprawdziły na naszym rynku? Daj znać w komentarzu. Do tego, jak się podobało, to łapa w górę, sub. Wiesz, jakbyś chciał widzieć więcej takich odcinków. No a jakbyś chciał taki kubek, to na dole masz info, jak się go tam, jak go kupić właśnie, tak, jak go zdobyć, no. To chyba tyle, do następnego razu i pamiętaj, życie jest za krótkie, by jeździć autem bez charakteru. I te 290 koni idzie na przednią oś, a to się u nas nie sprawdzi. Oś powiedziałem. I te 290 koni idzie na przednią oś. Teraz to słyszałem. Teraz jest dobrze. Teraz było dobrze.